Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kat Tarwin oczywiście, a w dzisiejszym odcineczku pokażę wam różne stroje, dwa stroje halloweenowe i jak one zostały zrobione. No bo ja za niedługo jadę na zawody i potrzebuję jakiś strój halloweenowy, fajny. W ogóle to pozdrawiam wszystkie osoby, które to oglądają, bo zauważyłam, że nasze zasięgi wracają, więc buziaczki dla was. No a my już przymierzamy pierwszy strój, który ma na myśli diabła, czy coś takiego. Nie wiem, jakbym to powiedziała inaczej. Po prostu strój diabła. Uwaga, tak wygląda pierwszy strój, jest to strój diabełka. W tym stroju ma on właśnie takie różki, które są zrobione ze skóry i po prostu są tak sklejone lub przyszyte jako takie po prostu czapeczki dwie. No i to są właśnie rogi. Mamy także takie skrzydełka, które także są zrobione ze skóry i są one przyczepione do takiego paska, który po prostu jest takim opaskiem. No i one mają tam pod spodem właśnie drucik. Dzięki temu drucikowi możemy je sobie ustawiać jak chcemy. Na filmiku niestety trochę mi się oderwały te skrzydełka, no a ogólnie efekt będzie inny, tylko po prostu musicie całe to przykleić, a tam no miałam mało czasu i one po prostu tak się odkleiły. Uważam, że mega słodko wygląda w tym stroju diabełka, no a my lecimy już do drugiego, ostatniego stroju. W komentarzach także możecie mi napisać, który strój waszym zdaniem jest lepszy i który powinnam wziąć na zawody. Drugi strój to strój duszka, który wygląda mega zabawnie i myślę, że jest mega fajny. To jest taki, myślę, że standardowy strój. W każdy Halloween ludzie robią sobie takie stroje na psy, na konie, no i właśnie na hobby horse. Więc tak się prezentuje ten drugi strój. No i to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie serię z tych stroi, no to możecie dać mi znać w komentarzu. A ten strój jest zrobiony po prostu w ten sposób, że bierzemy okulary, możemy to przypiąć jeszcze tak, żeby one nie spadły. No i na to jakaś biała płachta. Ja na przykład mam to z koszulki, jak widzicie, to jest metka, ale to nie przeszkadza. Jeżeli bym miała w tym jechać na zawody, to wiadomo, że znalazłabym i kupiła jakiś inny materiał, który po prostu nie jest wycięty z koszulki. Więc, o, jaka kicia słodka. Więc jeżeli chcecie z tego serię, to możecie mi napisać w komentarzu, o ile będą włączone. Lub na przykład w innym filmiku, że chcecie serię z tych halloweenowych stroi, bo mam naprawdę dużo pomysłów jeszcze, które będą możliwe do zrealizowania, więc jeżeli chcecie, to napiszcie mi w komentarzu. A to było na tyle w tym krótkim odcinku. Buziaczki dla was i pa, pa.